chciałabym dzisiaj poświęcić tematyce związanej z rodzicielstwem zastępczym. Będą różne odcienie tych tematów, które będziemy chcieli poruszać. O szczegóły proszę panią starostę Beatę Pokorę. A może jeszcze państwu przedstawię członków zarządu, myślę, że nie muszę przedstawiać. Pani Ewa Geisler, pan Jakub Jędrzejczak, pani Beata Pokora, pan Fabian Zagórowicz i pani dyrektor PCPR Monika Malcher. Proszę o szczegóły panią starostę. Szanowni państwo, dzisiejsza konferencja prasowa zorganizowana jest ze względu na temat, który pojawił się na jednej z komisji, a później na sesji Rady Powiatu, dotyczy wynagrodzeń dla rodzin zastępczych. W związku z tym, że padły wtedy deklaracje dotyczące tego, że wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zostaną podniesione od miesiąca kwietnia, spotkaliśmy się dzisiaj z rodzinami zastępczymi i przedstawiliśmy im propozycję podwyżki tych wynagrodzeń. Oczywiście wzięliśmy pod uwagę sugestie i prośby rodzin zastępczych, ale także możliwości finansowe Powiatu Radomszczańskiego na 2019 rok. A o szczegółach może poproszę panią dyrektor, która przedstawi, jakie te propozycje zostały przedstawione i zaakceptowane przez rodziny zastępcze. Na te wszystkie postulaty, które były podczas sesji, jak i również komisji w najbliższym czasie, wzięliśmy pod uwagę staż pracy rodzin zastępczych oraz osoby pełnoletnie przebywające, które w poprzednim zarządzeniu nie były brane pod uwagę. Od 1 kwietnia ustalamy roczny staż pracy osoby jako rodzina zawodowa czy rodziny dla dziecka, która uprawnia do wzrostu wynagrodzenia, jak również wzięcie pod uwagę do składu osób będących pod opieką tych rodzin do liczby dzieci. Z uwagi na to, iż proporcje uzależnione od liczby dzieci będących pod opieką zostały zachowane. Wynagrodzenia uzależnione są od liczby dzieci, czyli podopiecznych danych rodzin. Na chwilę obecną, z uwagi, tak jak powiedziałam, że liczba dzieci jest brana pod uwagę do wynagrodzenia, uległy wzrostu wynagrodzenia z 2000 brutto do 2850 brutto dla trzech rodzin zawodowych, z 2700 brutto do 2950 dla jednej rodziny zawodowej, z 2700 brutto do 2850 brutto dla jednej rodziny zawodowej, z 2860 brutto do 3000 zł brutto dla dwóch rodzin zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, z 2600 zł brutto do 2700 brutto dla jednej rodziny zawodowej specjalistycznej i z 3700 brutto maksymalnie do kwoty 3800 dla prowadzących rodzinne domy dziecka.